A teraz, drogie panie, rozglądam się, ponieważ teraz powinna nastąpić uroczystość rozwiązania konkursu na startup. Nie wiem, czy są osoby, które się tym zajmowały. Jeśli nie, to z pewnością lada moment się pojawią. Bardzo serdecznie dziękuję za ten panel. Za chwilkę rozwiązanie konkursu startupowego. Czekamy na Ewę Rumińską-Zimny, która powinna się pojawić na tej scenie i ogłosić, kto wygrał konkurs startupowy. A później przed nami pokażemy panią film z zeszłorocznego kongresu. Bardzo ciekawy film, który zresztą miałam przyjemność zmontować i zrealizować. I wystąpi dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, a potem ja zapraszam na sesję plenarną, którą będę prowadziła Uwolnij siebie, uwolnij moc. Potęga różnorodności. Bardzo serdecznie zapraszam. Wystąpią w tej sesji cztery osoby. Maja Ostaszewska, Robert Biedroń, Anna Jakubowski i Ewa Wojdyło. Więc gorąco zapraszam. Później będzie sesja plenarna Jakie media, jaka Polska? I także doborowe towarzystwo, ponieważ będzie brała udział w tej sesji Paulina Młynarska, Sylwia Hutnik, Eliza Michalik, Robert Kowalski i Tomasz Lis. Będziemy mówić o tym, gdzie szukać prawdziwych informacji, jakie programy włączać i jakich osób szukać i gdzie szukać. Także zachęcam do tego, a potem będzie debata polityczna. Przedstawicielki różnych partii politycznych będą dyskutować o tym, jak zmieniać nasz kraj. A potem nastąpi ceremonia zakończenia kongresu, parada liderek i ceremonia zakończenia kongresu. Widzę, że jest już z nami Ewa Rumińska-Zimny. Zapraszam na scenę zatem i bardzo prosimy o ten moment, w którym ogłosimy, kto wygrał konkurs startupowy. Wielkie brawa dla Ewy Rumińskiej-Zimny, która opiekowała się Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji. A zatem, Ewo, oddaję Ci mikrofon. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście miałam ogromną przyjemność prowadzić to Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Ogromnie popularne i ostatnim punktem programu, przedostatnim, był konkurs, który żeśmy mogli zorganizować dzięki inicjatywie ambasady Izraela w Polsce. I bardzo chciałabym zaprosić tutaj panią wiceambasador, która za chwilę będzie ogłaszać wyniki tego konkursu. Konkurs był rzeczywiście organizowany w bardzo krótkim czasie, ale niezwykłe kobiety, młode bardzo kobiety, że tak powiem, zgłosiły się do tego konkursu i przedstawiły fantastyczne pomysły, które dyskutowaliśmy trochę o Dolinie Krzemowej wczoraj, ale które naprawdę dla mnie są początkiem Doliny Krzemowej polskiej. Ja myślałam o tym, żeby na chwilę, nie wiem czy jest gdzieś Dorota, żeby może poprosić wszystkie finalistki, could we ask to all the finalists to be on the stage? Could we bring you here? Just 2 minutes. Yeah, we are. And we have to clap them because they, as you see, they are really very, very young women who will change the Polish stage for innovation, for creativity and for building new environment. Powiedziałam w języku angielskim, dlatego że chciałam, żeby pani ambasador wiedziała, o czym ja mówię. Mianowicie powiedziałam jeszcze raz po polsku, że jest to przyszłość polskiej innowacji, kreatywności i gospodarki, która nas dźwignie z kolan, tak jak mówiliśmy. Także nie wiem, czy jeszcze... Do we have time to say, present each company in one way? Maybe I will give the... ja może dam mikrofon każdej z pań przez dosłownie pół minuty, żeby powiedziały, jaka to firma i na czym polega innowacja. Bardzo króciutko.
Spółka Hypromine SA, której technologia działa jak bioreaktor zamieniający niskoenergetyczne odpady w wysoce energetyczne białko, tłuszcze oraz nawozy. Dzięki wymyśleniu innowacyjnej technologii produkcji owadów na skalę masową. Dziękuję. Sidley, spółka, która zajmuje się kreowaniem nowego oblicza medycyny, a zajmujemy się produkcją urządzeń telemedycznych w formie m.in. opaski na rękę. Obecnie otworzyliśmy już spółkę córkę właśnie w Stanach Zjednoczonych i planujemy dużą ekspansję na global market. Spółka Nanotea, zajmująca się diagnostyką, wczesną diagnostyką chorób nowotworowych. Naszym celem jest zastosowanie radioizotopów do diagnostyki nowotworów w nowy sposób i w połączeniu diagnostyki z terapią nowotworów. Dzień dobry, LGM SA. Potrafimy za pomocą naszego algorytmu wygenerować więcej mocy z istniejących urządzeń. Nanovelos. My zajmujemy się otrzymywaniem nanocząstek z cukrów, z polisacharydów do podawania istniejących już leków przeciwnowotworowych i mamy nadzieję, że to ograniczy skutki uboczne tych terapii oraz te szanse na lepsze terapie w przyszłości. GlueIO. Budujemy platformę pozwalającą firmom automatyzować powtarzalne czynności przez integrację oprogramowania bez programowania. Akademia Aleph Bet. Jesteśmy szkołą online języka hebrajskiego. Obecnie pracujemy nad zbudowaniem globalnej platformy w wersji mobilnej i webowej do nauczania języków orientalnych, nie tylko hebrajskiego, w sposób spersonalizowany i pracujemy nad opracowaniem adaptywnego oprogramowania. Dzień dobry, International Institute of Visual Art, Gdańsk. Nasza firma zajmuje się szeroko rozumianym tematem hologramów. Oprócz tworzenia hologramów, za ich pomocą obrazujemy m.in. różne narządy znajdujące się w ludzkim ciele. Dzień dobry, mam na imię Aga, reprezentuję MIGAM. Naszą misją jest integrowanie społeczności ludzi głuchych i słyszących. W tym celu wytwarzamy i rozpowszechniamy narzędzia, również technologiczne, które mają na celu edukację i komunikację między dwiema społecznościami. No więc teraz można sobie wyobrazić trudność jury, która musiała wybrać tylko jedną osobę, która pojedzie na globalne targi, trudno tak powiedzieć, ale targi można powiedzieć po polsku, innowacji, które forum innowacji dla najbardziej nowoczesnych, innowacyjnych startupów na świecie. I przypominam, że Izrael jest jednym z najbardziej innowacyjnych krajów na świecie, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, ze Szwajcarią, z kilkoma innymi, ale to jest kraj nieduży, który naprawdę promuje innowacje i wie, w jaki sposób robić startupy. Także teraz mamy chwilę takiej suspense, czyli troszkę niepokoju, jak się mówi w różnych konkursach. No i zwycięzczynią jest... I poproszę teraz panią ambasador, żeby przekazała werdykt jury. Najpierw chciałam powiedzieć, że była bardzo ciekawe i bardzo, bardzo interesujące spotkania. Wszyscy są, you are all the winners. And especially I think we are all the winners. Because we're going to enjoy the things that you're inventing, from new ways of taking medicines to learning languages and helping others to understand each other. It was a very hard decision. Była bardzo trudna decyzja, ale Pani Edyta Kocik za Sidley wygrała pierwszą nagrodę. You're going to go to Israel to DLD Tel Aviv. Congratulations, and hopefully you will sell us your gadget. I want one for free.
Just joking. We had a really big discussion about the second. We don't have really a prize for the second, but we will offer the second runner-up a free entrance to DLD Tel Aviv, and that is Glue.io. I really congratulate you. A really amazing presentation and an interesting new technology. I hope and wish you all the best luck. And we will offer you a free entrance, but unfortunately not more than that. Good luck. Ja chciałam powiedzieć jeszcze raz, że pierwszą nagrodą jest ufundowany wyjazd, przelot i pobyt na tych na forum innowacyjności i dla osoby, która zdobyła drugą nagrodę, czy runner-up, czyli taką, trudno było tutaj ex aequo, ale była jako runner-up, będzie mogła wziąć udział w tym wydarzeniu. I chciałam ze swojej strony powiedzieć, że dla wszystkich uczestniczek, finalistek tego konkursu, Kongres Kobiet zaprosi na globalne forum kobiet, które się będzie odbywać w czerwcu, 9-10 czerwca. Będzie to sesja poświęcona właśnie osobom, które zaczynają startupowe działalności. Będzie to tak zwane forum młodych 10 czerwca i wszystkie osoby, które tutaj były w konkursie, zostaną zaproszenia bezpłatne, bo wstęp na tą imprezę akurat jest dość dużo płatny. To jest wstęp dla biznesu, to jest właściwie spotkanie biznesowe i wstęp dla firm to jest 950 euro za dwa dni, więc jest dość duża opłata. Natomiast my będziemy mogli zaprosić panie na jedną sesję poświęconą startupom i będzie też, myślę, bardzo ciekawa okazja, żeby zaprezentować swoje pomysły i żeby też nawiązać jakieś kontakty i networki. Także ja jeszcze raz poproszę o brawa dla wszystkich finalistek i bardzo, bardzo dziękujemy. Could I say thank you? Ja bardzo dziękuję też ambasadzie Izraela i konkretnie pani wiceambasador za to, że naprawdę to jest inicjatywa tutaj kraju najbardziej innowacyjnego na świecie prawie i naprawdę bardzo dziękujemy jako Kongres Kobiet. Chciałam tylko podziękować Kongres Kobiet i pani Ewo. Dziękuję na the judges, all the judges, Ewa and Jovita Michalska and Ewa Abel. Ewa did a great job in the seminar. Ewa, thank you. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo, także nagrody już zostały wręczone. Bardzo jeszcze raz dziękujemy za tą sesję wszystkim panelistkom. Dzień dobry. Dzień dobry! Ojej. Ja już trochę nie mam siły, bo wstałam dzisiaj o 5, ale chyba sobie od ciebie pożyczę. Ale trochę energii? Tak. Proszę bardzo, przekażę ci trochę dziękuję, mocy. Dziękuję, dziękuję. Kinga Rusin. Dziękuję. Kinga Rusin. Dziękuję bardzo. Tak, potrzebujemy mocy. Moc musi być z nami, bo inaczej nie damy rady. Damy radę, damy radę. Drogie panie, przed chwilą obejrzałyście film z poprzedniego kongresu. Która z pań obecnych na sali była w zeszłym roku na kongresie? Ręka do góry. Bardzo dobrze. A tam górne sektory? Bardzo dobrze. Czyli znalazłyście siebie na tych zdjęciach również? Było widać? Dobrze. Bardzo się cieszę. Drogie panie, tak było w zeszłym roku. W tym roku jest równie ciekawie, jeśli nie ciekawiej, bardzo silne, merytoryczne, intensywne spotkania i dyskusje. No właśnie, właściwie silne dyskusje,
i silne kontrowersje już na samym początku 8. Kongresu Kobiet, wizyta, odważna wizyta pełnomocnika rządu do spraw, czekaj, budowy, bo już mi się wszystko myli. Obywatelskiego budowy, i równego traktowania. Budowy społeczeństwa obywatelskiego tak. i równego znaczy, traktowania. Może powiedzmy, że naprawdę pan pełnomocnik bardzo dobrze, że był, że przyszedł do nas na nasze zaproszenie. Bardzo się cieszymy, że był, bo uważam, że trzeba prowadzić dialog, trzeba prowadzić dyskusję na temat praw kobiet, choć możemy się nie zgadzać z różnymi poglądami, ale na pewno warto wiedzieć, jakie to są poglądy. Więc niewątpliwie to, co powiedział pan pełnomocnik, wywołało także no, dużo komentarzy w mediach społecznościowych i no, w ogóle dużo emocji, ale także otrzymałyśmy wczoraj list od prezydenta Andrzeja Dudy, który właśnie w odpowiedzi na nasze zaproszenie przysłał list, w którym napisał, że wokół sytuacji kobiet w Polsce narosło wiele mitów, ale że kobiety mogą tutaj spełniać i realizować swoje marzenia, zdobywać naukowe, zawodowe laury, są szanowane i doceniane. Życzył nam owocnych obrad i bardzo dziękujemy panu prezydentowi za ten list i za życzenia owocnych obrad, bo obrady są naprawdę owocne, prawda? Bardzo się cieszę. Generalnie muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę również z tych listów i tych wizyt, dlatego że zrobiłam sobie dzisiaj taki krótki spacer po internecie i stwierdziłam, że tak naprawdę nigdy Kongres Kobiet nie miał aż takiego odzewu w mediach i to mediach od prawej do lewej. No, jak gdyby, no każdy ma prawo też skomentować w zależności od tego, jakiej jest opcji, jak chce, ale faktycznie zaczęło się o kobietach mówić dużo. Mówi się czasami w mediach, że nieważne jaki jest ten szum, czy pozytywny, czy negatywny, ważne, że jest. Inicjatywa Kongres Kobiet wywołała kontrinicjatywę Narodowej Organizacji Kobiet. Może kiedyś dojdzie do połączenia obydwu organizacji, o co się będziemy modlić. Natomiast myślę, że to chyba dobrze. Nie wiem, wydawało mi się zawsze i dlatego ja się angażowałam bardzo w Kongres Kobiet, że jest tutaj miejsce absolutnie dla wszystkich i zawsze tak bardzo się cieszyłam, że przychodzą właśnie panie z kół gospodyń wiejskich. Sama zresztą kiedyś z profesor Środą na jej zaproszenie, na jej prośbę objechałyśmy właśnie koła gospodyń wiejskich we wschodniej Polsce. Miałam wrażenie, że tam kobiety się jednoczą, a nie dzielą, nawet jeżeli niektóre myślą zupełnie inaczej. No ale może potrzebna była też taka inicjatywa prawoskrętna i dobrze, no zaczęło się o tych kobietach mówić. Właściwie cały internet huczy o kobietach no od wczoraj. I bardzo dobrze. Fantastycznie. Ja uważam, że bardzo dobrze i co więcej, im więcej różnych inicjatyw z każdej strony sceny politycznej wokół kobiet będzie powstawać, tym lepiej dla nas. Najważniejsze, żeby kobiety i z lewa i z prawa uczyły się także mówić głośno o swoich potrzebach, o tym, co możemy, co chcemy zmienić i żeby nam wszystkim żyło się lepiej. Powtarzam to na każdym kroku, i kobietom, i mężczyznom. Wczoraj, jeszcze krótka relacja z wczoraj, dla tych pań, które nie miały możliwości być z nami, gościłyśmy prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz, a także dwie wicemarszałkinie Sejmu, Małgorzatę Kidawę-Błońską i Barbarę Dolniak. I bardzo się cieszymy, że również przedstawicielki parlamentu były z nami i występowały z nami, mówiły o tym, czego kobietom potrzeba. Gorącą dyskusję na Twitterze i w mediach społecznościowych wywołał mały happening, który przygotowała Manuela Gretkowska. To była taka ekologiczna wersja szariatu. Papierowe torby z otworem na oczy, żeby pokazać... Mamy zdjęcia z tego happeningu. Czy możemy pokazać na ekranie? Żeby symbolicznie zaznaczyć, że niektórzy chcieliby założyć takie nowoczesne burki na głowy polskich kobiet. Bardzo mocno skomentowany ten happening, ale żeby była pełna jasność, myślę, że każda osoba, która brała w tym happeningu udział, zdawała sobie sprawę z tego, że jest to mocne i kontrowersyjne, ale właśnie po to robi się happeningi. Gdyby happeningi robiło się po nic,
to by się ich po prostu nie robiło. Chodziło o to, żeby to wzbudziło komentarze, wzbudziło i bardzo dobrze. Nawet jeżeli niektórzy wyśmiewają to, co się tutaj stało, to myślę, że bardzo wielu osobom dało to jednak do myślenia. No właśnie, widzimy tutaj zdjęcia, to wybrane zdjęcia z internetu, z Facebooka. O, żałuję bardzo, że nie przygotowałam wybranych opinii. Dobrze, że mają worki na głowie, przynajmniej można otworzyć oczy. Dobrze. Niech sobie założą i tak wczoraj, dalej. Wczoraj były również prowadzone tutaj u nas na kongresie warsztaty, jak pokonać hejt. Myślę, że taki wniosek mamy, że właśnie ten warsztat powinien odbyć się na scenie głównej, tak żebyśmy wszystkie wiedziały, jak radzić sobie z hejtem. No ale nie mówmy już teraz o hejcie. Tutaj ten happening rzeczywiście bardzo, bardzo silny. Ja przypomnę i zachęcę wszystkie panie do tego, żeby komentując czy podając informacje na mediach społecznościowych, dawać hashtag 8 Kongres Kobiet, hashtag Ratujmy Kobiety. Zachęcam do włączenia się do tej dyskusji. Widzę, że jest już z nami osoba, która zaraz wystąpi na tej scenie. Tak, bardzo się cieszymy. Wielkie brawa. Doktor Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Myślę, że podziwiamy coraz bardziej. W zeszłym roku mieliśmy okazję tutaj na Kongresie Kobiet pana rzecznika poznać i wysłuchać, a przez rok bardzo uważnie przyglądamy się działalności pana rzecznika i coraz bardziej zastanawiam się, jak państwo i pan znajdują siły i czas, żeby te wszystkie tematy ogarnąć, a mam wrażenie, że one pączkują. Także bardzo jesteśmy ciekawi raportu za ten ostatni rok. Bardzo serdecznie zapraszamy pana Adama Bodnara na scenę, Rzecznik Praw Obywatelskich z raportem za ubiegły rok dla państwa. Dzień dobry.